Witam, dzisiaj przedstawię wam 10 ciekawostek o Kimimaro. Zapraszam. Kimi to starożytny japoński tytuł szlachecki, a Maro to slang dla osoby z cienkimi lub ogolonymi brwiami. Jeśli uważacie, że mało o nim wiemy, to powiem wam tylko, że to w anime pokazano większość jego przeszłości przed misją odzyskania Sasuke. W mandze był on bardzo epizodyczny. Pojawił się on w 129 omake Naruto Shippuden, dosłownie na kilka chwil. Urodził się 15 czerwca, jego grupa krwi to A. Gdy go poznaliśmy, miał 15 lat, 166 cm wzrostu oraz ważył 50 kg. Nie wiemy, na co dokładnie chorował, ale fanbase podejrzewa tą samą chorobę, na którą cierpiał Itachi lub na gruźlicę. Jego odniesienia do szlachciców nie kończą się tylko na imieniu, ponieważ w starożytnej Japonii golili oni brwi i malowali dwie kropki bardzo podobne do tych Kimimaro. Kimimaro ukończył 22 oficjalne misje, 15 rangi B, 5 rangi A i 2 rangi S. Nie wiemy, czy opanował jakiekolwiek natury czakry, ponieważ korzystał jedynie ze swojego Kekkei Genkai, Shikotsu Miaku. Wygląd jego klanu był bazą dla klanu Otsutsuki, stąd wiele podobieństw takich jak nazwa, klan Kaguya, wygląd Indry, białe stroje czy zygzak na włosach. Wracając jeszcze do jego choroby, podejrzewa się, że może być ona efektem ubocznym podobnym do nadużywania Mangekyou, przez co użytkownik traci wzrok, a w przypadku Kimimaro może mieć to przełożenie na jego fizyczne ciało. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!